Dzień dobry. Dzisiaj w lekcji z różą zaczynam nowy sezon z tekstami z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Na moim kanale wśród lekcji są już te poświęcone temu utworowi. Jakże ważnemu, bo omawianemu tylko w szkole podstawowej, a należącemu do kanonu lektur egzaminu ósmoklasisty i maturzysty. Z tą tylko różnicą, że omawiamy je tylko w szkole podstawowej, w liceum już nie. Jakże ważne, oprócz samej fabuły są przepiękne fragmenty opisu przyrody, zjawisk kulturowych i przyrodniczych, obyczajów, przedmiotów i tego, co otrzymało epitet ostatni. A więc dzisiaj ostatni, co tak grał na cymbałach. W zamyśle ostatni, co tak poloneza wodził, ale to już w innej lekcji z różą. A więc Jankiel. Kim był? Jak wyglądał? Jaki jest jego stosunek do Polski? Na czym polega jego mistrzostwo gry? Czym zaskarbił sobie względy Zosi? Jaka jest jego muzyka? Co to za koncert przedstawił słuchaczom? My już znamy koncert wieczorny z pana Tadeusza. To szósta lekcja z różą, a dzisiaj koncert Jankiela. Co to jest koncert? Wypadałoby zapytać. To forma muzyczna, której istotą jest kontrastowanie partii orkiestry i partii solowych na określone instrumenty. Jeżeli więc już wiemy, co to jest koncert, to możemy przejść do celu naszej lekcji. A więc koncert Jankiela, a w nim historia Polski, zapisana w nutach i opowiedziana dźwiękiem. Polonez 3 maja. W 1791 roku Sejm uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę rządową regulującą ustrój państwa. Fałszywy akord jak syk węża to targowica, symbol zdrady narodowej, gdyż zawiązanie konfederacji posłużyło rosyjskiej carycy Katarzynie II jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Kolejnym opisanym dźwiękiem wydarzeniem jest rzeź Pragi. To przywołany fragment powstania kościuszkowskiego, kiedy Rosjanie dokonali rzezi ludności cywilnej Pragi. Następnym wydarzeniem będzie utworzenie legionów polskich we Włoszech. Jankiel przypomina o legionach Dąbrowskiego walczących pod wodzą Napoleona, by ratować ojczyznę i ich tragiczne losy. I na koniec zwieńczenie wszystkiego. Mazurek Dąbrowskiego. Wszak to w generale Dąbrowskim upatrywano nadzieję na zwycięstwo i pokonanie Moskali. Tak się co prawda nie stało, ale pan Tadeusz kończy się na tej nadziei i radości, na wierze w Dąbrowskiego. To 1812 rok. O roku ów, któż cię widział w naszym kraju? Ale to już inny fragment na inną lekcję z różą. A więc zaczynamy. Polonez 3 maja i wprowadzenie, czyli wstęp mistrza do gry. Księga 12 pana Tadeusza. Kochajmy się. I fragment dotyczący koncertu Jankiela. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć, gdzie bawił. Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie. Proszą, ażeby zagrał. Podają cymbały. Żyd wzbrania się. Powiada, że ręce zgrubiały, odwykł od grania, nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się umyka,
gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając Jankielu mówi: jeśli łaska, wszak to me zaręczyny. Zagrajże, Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Jankiel niezmiernie Zosię lubił. Kiwnął brodą na znak, że nie odmawia, więc go w środek wiodą. Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą, kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą i z dumą, jak weteran w służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją za nowo struny i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym. Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy. Lecz to była tylko próba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znów gra. Już drżą drążki jak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zaczyna się koncert na cymbałach. Jego muzyką w słowach zapisaną zajmiemy się w kolejnej lekcji z różą. Do widzenia. Pa, pa. Do następnej.